papier, puszki i butelki. Z tego przychód jest niewielki, lecz składamy grosz do groszy, by się pozbyć tych dwóch koszy. Organiczne bioodpady bardzo lubią nasze kwiaty, więc zawartość pojemnika chętnie ta komora łyka. Wielkie sito cedzi śmieci, przyszły kompost na dół leci. Wpadło ci tu coś przypadkiem? Sito znajdzie to ukradkiem. Wnet wystawią nam rachunek, jak za wikt i opierunek. Ten pojemnik to jest zmora. Powiesz, tam pcham do wora. Później nie ma innej rady, segregują twe odpady. Wybrać trzeba to do końca, choć to praca niepachnąca. Wielka hałda śmieci rośnie, nie wygląda to radośnie. Leży tutaj śmieć przez lata, a co roku jest opłata. I niemała to faktura, bo wciąż rośnie śmieci góra. Tych zostawić nie możemy, bo się szybko potrujemy. Więc co zrobić, mości panie? Pozostaje nam spalanie. Jadą wozy pełne śmieci i rachunek znowu leci. Morał wiersza jest już blisko. Pchasz pan kasę w palenisko. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Wosiak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu z Zakołka. Jest to ostatni odcinek w tym roku, również ostatni przed świętami. I właśnie odnośnie świąt dzisiejszy magazyn poświęcam o tym, jak się do nich przygotować. Także zapraszam Państwa serdecznie do obejrzenia. W ciągu całego roku jest kilka takich dat szczególnych, gdy można powiedzieć, że wręcz cały kraj podróżuje. Oczywiście wszystkie ważniejsze święta kościelne, ale również i państwowe. No ale ten okres świąt Bożego Narodzenia jest chyba tym najbardziej narażonym na największe natężenie ruchu świętem. Większość osób ma wolne, święta obchodzą prawie wszyscy i wszyscy podróżujemy. Bliższe czy dalsze podróże oczywiście wiążą się z pewnymi przygotowaniami. Na pewno oprócz oczywiście sprawnego pojazdu musimy przygotować się również sami. Te osoby, które rzadko jeżdżą gdzieś w dalsze trasy, na pewno powinny przeanalizować drogę. Czy przez ostatni ten rok, kiedy tą trasę pokonywaliśmy, nie zmieniły się drogi? Kraj się rozbudowuje, tych tras, obwodnic powstaje co chwilę kolejne kilometry i warto sobie przypomnieć, kiedy ostatnio na przykład taką naszą aktualizowaliśmy nawigację, czy też prześledzić w komputerze, jak nas poprowadzi nawigacja w dniu dzisiejszym, bo tak jak mówię, rok temu co było, a teraz może się diametralnie różnić, abyśmy nie jechali na pamięć. Do tego dążę przede wszystkim, bo tak jak mówię, zmieniają się drogi, można powiedzieć, z miesiąca na miesiąc. Choć w samych Suwałkach może w mniejszym tym stopniu, ale w skali kraju naprawdę te zmiany są czasami poważne. I o tym trzeba pamiętać. Kolejnym elementem, wyruszając w podróż, już wspomniałem, czyli sam nasz pojazd, przygotować go, jeżeli samochodem jeździmy na krótkie trasy, sprawdzić podstawowe płyny eksploatacyjne, ciśnienie w oponach. Też jeździmy czasami sami do pracy, w dwie osoby, a tu nagle samochód załadowany całą rodziną, bagażnik pełen toreb i walizek. Ten pojazd też inaczej się zachowuje przy pełnym obciążeniu, inaczej gdy jeździmy sami, skorygować to ciśnienie właśnie do tej wartości, która powinna być właśnie przy jeździe z pełnym obciążeniem. O tym należy pamiętać, sprawdzić nasze wyposażenie, badania techniczne, czy mamy ważne, bo dni będą wolne od pracy, także raczej stacja żadna diagnostyczna nie będzie pracować. I na ewentualne naprawy, wymiany pewnych elementów, które dostrzeżemy, mamy jeszcze ten tydzień, jeszcze wszystko jest otwarte, jeszcze można tego dokonać. I to wszystko po to, żebyśmy mogli bezproblemowo dotrzeć oczywiście do celu.
Oczywiście samo przygotowanie też nas, naszej osoby jako kierowcy, również istotne jest to po to, żeby bezpiecznie przeprowadzić tą podróż. Planujmy tą podróż z małym haczykiem czasowym, abyśmy mieli czas odpocząć, wypić kawę w podróży, pospacerować te 5 minut. Nie naciągajmy sobie co do minuty tego czasu, że musimy dotrzeć na tą i na tą godzinę, choćby się paliło. Pośpiech jest dobry, jak stare przysłowie mówi, przy łapaniu pcheł, ale na pewno nie na drodze. Oczywiście dla wielu osób sama podróż samochodem jest wielkim stresem i przeżyciem ze względu na chorobę lokomocyjną, którą mają. Warto, aby takie osoby przygotowały się do takiej podróży, zażyły odpowiednie środki, które są i które wiedzą, że działają na nie. Taki kierowca też powinien oczywiście wiedzieć. Zazwyczaj na takie osoby najgorzej wpływają wszelkie bujania i nagłe manewry. Też taką podróż przeprowadzać delikatnie, myśląc również o takich osobach. Samo pakowanie się do takiego wyjazdu też należy z głową przeprowadzać. Na pewno luźne rzeczy leżące z tyłu za głowami na półce samochodu, pod tylną szybą, absolutnie są niedozwolone. Każde hamowanie nagłe, czy też nie daj Boże kolizja, wypadek powoduje, że taki przedmiot leżący staje się latającym pociskiem i może naprawdę wyrządzić wiele szkód, może czasem nawet bardziej niż sam wypadek. Jeszcze choć już mówiłem, samo przygotowanie nas, staramy się wyjeżdżać w podróż naprawdę wypoczęci, jeżeli oczywiście jest taka możliwość, wyspani, coś zjeść lekkostrawnego, aby ten żołądek nam nie zabierał energii, natrawienie ciężkich posiłków. Oczywiście warto pamiętać też, w jaką stronę, w jaki rejon Polski jedziemy. Może tam są inne warunki, bo wiem, że wiele jeszcze osób nawet nie zmieniło opon na zimowych. Także jest to jeszcze ten tydzień mamy na ewentualną właśnie zmianę tych opon na zimowe, bo to już naprawdę ostatni gwizdek. Na razie dodatnie temperatury, ale poranki już przymrozki są i ta droga nie jest do końca sucha. Nie wspomniałem jeszcze oczywiście, że w okresie świątecznym, jak i w okresie powrotów ze świąt, oczywiście wzmożone kontrole policji na pewno na drogach Państwo zauważą. Oczywiście alkohol, teraz patrol ma obowiązek obligatoryjnie każdego kierowcę sprawdzać na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. A tak dla ciekawości Państwu powiem, że na Suwalskiej komendzie policji alkomat na tą chwilę uległ awarii i nie działa. No tak, żebyście Państwo wiedzieli. A najlepszą metodą mieć własny, osobisty, żeby zawsze można było się skontrolować. Bo święta świętami, spotkania rodzinne z przyjaciółmi, jest okazja oczywiście do miłych rozmów, też i do wypicia, no bo wszystko jest dla ludzi oczywiście, ale z umiarem. A my jako kierowcy musimy się jak najbardziej pilnować. Dziękuję serdecznie Państwu do uwagi. Życzę szerokiej drogi na te święta.